Moi drodzy, jesteśmy świadkami chyba największego plot twistu, jaki zdarzył się ostatnimi czasy na tibijskich szlakach. Dlaczego? Dlatego, że Deżar, który wbił się na top 1, no ale oczywiście tam się wymienia z gorącą miejscami, wszystko zależy kto pierwszy skończy Hunta, postanowił wystawić postać na market po tym, jak zrobił screena, że jest numerem 1. Dlaczego, po co, jak oraz jakie mam informacje na ten temat? Wszystko opowiem wam w filmie. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem, jedna z najbardziej enigmatycznych spraw dzisiejszego dnia, którą żyje cały tibijski świat. Dzisiaj na streamie nie obyłem się od pytań dlaczego, jak, po co, ale to bait, czy to nie bait? Ale od początku uporządkujmy sobie cały schemat zdarzeń. Deżar wczoraj miał streama, na którym hancił sobie jakby nigdy nic się nie stało i w momencie, gdy kończył tego streama, gdzieś w godzinach 23.30, 23.00, coś koło tego, na swoim streamie wystawił postać na market. Tutaj akurat nie ma shota z tego momentu, kiedy to było wystawiane. Dostałem tylko screena od jednego z widzów, za którego bardzo dziękuję. Jak właśnie jest ten moment wystawiania tej postaci, więc to jest jak najbardziej uzasadnione. Co się dzieje dalej? Każdy zaczyna myśleć, o co tu chodzi, pewnie przybejtował, bo przecież jak o 23 wystawiasz postać na market, no to do 10 godziny możesz ją zdjąć bez jakichkolwiek konsekwencji. Wystawienie kosztuje 50 tibia coinów, więc tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Więc każdy podejrzewał, że to będzie fake. Co się dzieje o godzinie 10 rano? Widzimy, że na markecie pojawia się postać Deżara o horrendalnej kwocie 3 400 000 tibia coinów. Moi drodzy, jeżeli przelać to na złotówki, jest to około 650 000 zł. Plus minus oczywiście. No, myślę, że za takie pieniądze, panowie i panie, niejedną fawelę można byłoby kupić. Nawet podczas swojego streama akurat mój tata przyszedł tutaj do piwnicy Karlin i zapytałem się, ile jest warta najlepsza postać w grze Tibia. Czajże, o, to mogę ci opowiedzieć. Czajże chłop w tej grze, co ja gram, nie? Sprzedaje postać i ona przez chwilę była jakby najlepszą postacią w grze, najwyższy poziom. Zgadnij za ile. W przeliczeniu już na polskie złotówki. 20 tysięcy złotych myślisz, że jest warta najwięcej ta postać w gierce? No. Trochę więcej. Ile? No dużo więcej. O Jezu, 50? 650 tysięcy złotych. Zobaczcie jak odszedł! Kurwa, co ja bym z tego miał? Ile by było rzeczy elektronicznych. Także nawet ludziom niezwiązanych z tą gierką, nie będący w tym całym uniwersum, w głowie się nie mieści, że takie kwoty w ogóle mogą mieć miejsce. No dobrze, ale czas przejść do mięsa odcinka, ponieważ, moi drodzy, jeżeli śledziliście albo śledzicie dalej raporty z frontu, to wiecie, że często dawałem jakieś insajderskie info, jeżeli chodzi o ruchy Deżara, które się sprawdzały. Dlaczego? Dlatego, że jedna osoba, która właśnie jest na grupie WhatsAppowej razem z Deżarem, jest to jedna osoba, która jest jedną z kilkunastu osób na tej całej grupie i to były osoby, które współpracowały z nim, jeżeli chodzi o wszystkie ruchy wykonywane na bonie. Na pewno pamiętacie moment, w którym jeszcze było niewiadome, czy polecą transfery na bonę nowych harów, tam 1200 level. U mnie na filmie już był screen, że Deżar pisał, że takie rzeczy będą robione, więc i w tym filmie chciałbym się posłużyć informacjami właśnie od tego kolegi, które dostałem na temat tego marketu oraz harbazaru Deżara. Oczywiście zaznaczę, że to nie jest stuprocentowe info potwierdzone, ponieważ przecież te wszystkie ruchy no mogą się zmienić, ale być może to w pewien sposób nakreśli, o co chodzi Deżarowi.
Jak możecie w tym momencie zobaczyć screenshot właśnie z tej rozmowy, tutaj nasz kolega pyta się, czy Next Gol de Jara to jest właśnie bramka na 9999 poziom. Nie odpisał na to i możecie zauważyć, że o 23.27, co by się zgadzało z tym, jak właśnie skończył streama i wystawił tą postać na market, możecie zobaczyć wiadomość out. Co by mogło sugerować, że Deżar prawdopodobnie wystawia har na bazar, robi to z pełną odpowiedzialnością i dokładnie wie, co robi. Nie jest to pod wpływem jakiejś chwili uniesienia i wydaje mi się, że to wszystko było zaplanowane. Myślę, że tą wiadomość out możemy interpretować jako I'm done, koniec. To tyle. To, co osiągnąłem, to mi wystarczy. Jeżeli chodzi o dalszą rozmowę z tym człowiekiem, ponieważ chciałem wyciągnąć jak najwięcej informacji, możemy przeczytać. Strojny, wiesz może skąd takie podejście? Kolega. Kiedyś jego kolega mówił, że ma jeden cel w tej grze. I to jest top 1. I wystawił hara na 24 godziny. Z reguły jak ktoś takie hary, to znaczy takie półtorej kalewle są wystawiane na 24 godziny i mają już kupców. I nie chcę go pytać, czy już ma kupca, ale wydaje mi się, że ta, strojny. Bo są teorie, że chce na inne konto przerzucić, bo ma reporty, żeby je anulować. Ta teoria raczej odpada, co? Kolega. Bo samo 10% na bit to 340 KTC, a dając komuś 24 godziny na ogarnięcie 340 KTC, to lipa trochę. Teoria z przerzucaniem na inne konto odpada, ponieważ dwa hary poszły i policz sobie, po ile podatku mieliby zapłacić. I wystawić hara na bazar, żeby go ściągnąć, to też odpada chyba, bo Deżar nie jest jakimś typem, co atencji szuka. Jak wbił top 1, to po hancie wyłączył streama i jakoś się nie chwalił tym i tego nie świętował. Ja myślę, że dziś poleci Current Beat. Strojny, ale jakoś Inside się o tym gadało, czy to dla was też szok? Raz słyszałem od niego, że po wbiciu top 1 całe party idzie na bazar, ale traktowałem to jako żart. A jak my siedzieliśmy z nim na TS-ie, to jak się Bobka ganiało, to tak nie gadałem z nimi. O pogodzie, o planach na życie i na grę, o tym się gadało. Ale jakby całe party miało iść na bazar, to dziwi mnie to, że tylko dwa hary poszły, a dwa zostały. I dla mnie teraz zachodzi jedno bardzo ważne pytanie. Jeżeli założymy, że to, co tutaj przeczytaliśmy, to jest prawda i faktycznie Deżar ma już kupca na tą postać, to ja się pytam, po co? Po co było to wszystko? Po co był ten cały wjazd na bonę? No nie wiem, nawet jeżeli mu się ta postać sprzeda, to przecież wiemy, że jemu się to w życiu nie zwróci. Wszystkie karty, preje, boosty, stamina extension, no wszystko, na co musiał wydać pieniądze, to jest mały ułamek tego, co dostanie, jeżeli ta postać się sprzeda. Jeżeli to było tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić screenshota i udowodnić sobie, że byłem przez moment top 1, to pytanie, czy to nie jest najbardziej żałosne top 1, jakie kiedykolwiek widzieliśmy na tibijskim świecie. A co za tym idzie, jeżeli nasza polska ekipa dalej będzie sukcesywnie expić? No to prawdopodobnie będzie powrót do chwały i pełni szczęścia naszych polskich graczy. Przez chwilę została zachwiana hegemonia polskich graczy, ale jak widzimy, wszystko kręci się jak w kalejdoskopie i nie jest powiedziane, że Bobek i Gorąca nie wrócą na szczyt. Sam osobiście jeszcze napisałem do Deżara, czy to, co właśnie się stało, to nie jest fake, a jeszcze zobaczę. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi od niego, ale oczywiście, jeżeli cokolwiek mi odpisze, podzielę się z wami i zupdate'uję wszystko na bieżąco. Mam jeszcze do was pytanie, co wy w ogóle o tym sądzicie? Czy to jest bait, czy to jest prawda? A jeżeli to jest prawda, że sprzedaje postać po tym, jak dosłownie dzień, dwa był numerem jeden, chociaż i tak potem Gorąca ją przegodzi, no ale potem i tak on by ją przegonił. Czy nawet jeżeli ktoś ma cel bycia top 1, to czy wystarczy być tylko przez jeden dzień top 1, żeby uznać siebie za top 1? Nie wiem, nie wiem, ja tego nie kumam. Może nigdy nie miałem takich ambicji i ciężko mi się wcielić w skórę Deżara, ale jest to dla mnie, no, zajebiście zagadkowe. Ale na pewno zagadkowe dla was nie będzie to, że nawijał strojny Max
Next Hibianko from Carlin Basement. Nie no, już tak na serio. Z tej strony strojny Max Tibianko. Mówię jak jest. Piwnica Carlin.